Asturia, jeden z iberyjskich krajów, który się ostał przed agresją Andaluzji i właśnie dzisiaj sobie nią zagramy. Obok oczywiście mamy Królestwo Galicji oraz Królestwo Nawary. Nawary? Jakoś tak. Wybrałem Asturię, ponieważ ma chyba najmocniejsze militarne idee spośród tych trzech krajów. Na początku mamy morale, fort defensiveness, a pierwsze rozwinięcie jest naprawdę mocne i ciekawe. Province war score cost minus 15%. Mega mocne. Z ciekawości już wam tylko pokażę, że drzewka idei Galicji nie są już tak mocne. Skupiają się głównie na flocie i muszę przyznać, że bardzo ciekawie to wygląda, jakbym chciał walczyć na morzach. Flota galicyjska może być jedną z najpotężniejszych w grze. Królestwo Nawary natomiast widzę, że jest skupione na handlu oraz oczywiście kolonizacji, żeby jak najszybciej uciec stąd. No ale że czeka nas rekonkwista, musimy wypchnąć Andaluzję z Półwyspu Iberyjskiego i może odtworzyć Hiszpanię, chociaż nie wiem, czy mamy taką możliwość. Mamy utworzenie Iberii natomiast, takie coś możemy zrobić i może do tego będziemy dążyli. Potrzebuję tylko zająć całą północną część. Mamy też unikalne drzewko misji. Oczywiście dla tych trzech krajów jest ono takie samo, to już sprawdziłem, które skupia się właśnie na podboju Iberii oraz na dołączeniu do Imperium Świętego Romana. Ja wciąż nie wiem, jakim cudem część osób uważa, że ja naprawdę nie wiem, że to jest Holy Roman Empire i że myślą, że ja to naprawdę tłumaczę na Imperium Świętego Romana. Ale to chyba jesteście nowi na tym kanale, nie? Mamy też 5-letniego trusa z Andaluzją i właśnie też tyle będziemy pewnie żyli tym krajem. No chyba, że uda nam się dołączyć do Imperium. Naszymi rywalami oczywiście będą nasi tutaj sąsiedzi, Królestwo Nawary oraz Galicji. Może też Brytanię sobie też weźmiemy jako naszego rywala. Naszym władcą jest król Alfonso VII Kontabria, czekolwiek się to wymawia, ale tu się nawet nie zastanawiam. Fokus na punkty militarne, Siege Ability też się nam przyda. No i w zasadzie na ten moment to tyle, bo na nic więcej mi nie stać. Armia w dół. Też nie mamy co się zastanawiać, od razu jednego dyplomatę wysyłamy do Królestwa Francji Żółtej, a pozostałych dwóch do naszych sąsiadów, których no po prostu musimy jak najszybciej podbić. Pamiętajcie, że Królestwo Andaluzji na początku przechodzi wojnę domową oraz nie mają zbyt dobrego militarni władcy, jak i następcy, więc nasza przewaga musi leżeć właśnie w przewadze technologicznej. Jak i najprawdopodobniej pierwsze idee, które będę brał, to będą idee defensywne. Tutaj są stare defensywne przed nerfem, więc tak czy siak będą całkiem niezłe i dadzą mi na początku przewagę nad Andaluzją w moralach oraz oczywiście w obronie na naszych tutaj prowincjach górskich. Trzeba będzie sporo tych fortów naładować, żeby się tu wybronić przed Andaluzją. Dobrego początki! No i właśnie mamy dwa pierwsze kryzysy. Frankijską sukcesję oraz andaluzyjską wojnę domową. Niestety oba kryzysy nie są dość ciężkie i te kraje się raczej nie rozpadną. Chociaż tutaj troszeczkę się tego spełni. Węgiel tu mamy. Za 500 lat będę się cieszył. Co ten władca? On mi właśnie grę zrobił. Chociaż siege by się przydał, ale no nie ukrywam. 5 w szoku na początku rozgrywki to bardzo dużo. Lecimy pierwszą wojnę z Galicją, zanim weźmie sojusz z Frankonią, bo widziałem, że też zaczęła poprawiać relacje z tym krajem, tak samo jak my, więc lecimy od razu w wojnę z nim. Będzie to jeden z łatwiejszych krajów do podbicia, a tym bardziej, że Nawara niestety wzięła sojusz z południową Burgundią. No chyba, że zaczynamy z zabawy w berka, bo przeciwnik zdążył mi po prostu uciec i teraz muszę go ganiać i jednocześnie tracę troszeczkę wojska przez to. Boże, szybciej się oblegaj, ileż można. Dobra, musimy niestety, chociaż podejrzewam, że dałbym radę bez dołączania do Holy Roman Empire, dołączmy jednak. No czemu mam sobie utrudniać życie? Dołączamy, straciliśmy też niestety status królestwa, staniemy się ponownie księstwem, ale zawsze warto jest dołączyć i mieć tą ochronę cesarza w danym regionie. Nasze królestwo się rozrosło, tym bardziej, że dość ciężko będzie nam tutaj jakiś konkretny sojusz z krajami dookoła. No i do tej prowincji przybędziemy 1 kwietnia. Komuś zaraz zrobię bardzo dobre prima aprinis, ponieważ zaatakujemy ich od razu. I najlepsze jest to, że bot tutaj nie ma podniesionego fortu, więc robimy mój ulubiony blitzkrieg. Tyk, 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 tyk. Fort pada i lecimy prosto na stolicę w tym momencie. Naprawdę myśleliście, że mi uciekniecie jak wojska Galicji? Oj, tutaj jak już mnie wpuściliście, to już stąd nie wyjdę, już nie wyjdę, nie ma bata. W sumie w międzyczasie ten fort możemy spokojnie skasować, w ogóle nam się nie przyda, że nasza żółta Francja już niestety zakończyła swój kryzys, albo stety. Nawara cała padła i ją w sumie też bierzemy
dla siebie, chociaż koalicji nie będzie. Zjednoczyliśmy północ. W sumie łatwiej niż w Crusader Kingsie. Prepare for Reconquista. Wygląda to ciekawie. Czemu ja tego nie zauważyłem wcześniej? Nie, no co to ma być? Zobaczcie tego drugiego generała, Diego Orellano. 6 w szoku. Jak to się mówi, apetyt rośnie w czasie jedzenia. Fajnie, że dostałem claim na caluteńką Iberię. Tutaj teraz zobaczyłem, że mamy kraj, który się nazywa Kastylia do wypuszczenia. Co prawda je oddam inną prowincję z fortem, ale wydaje mi się, że będzie to warte dla tych claimów, żeby cały ten region móc odbić w najbliższych wojnach z Andaluzją. I tutaj mógłbym wypuścić drugiego wasala, tylko się trochę boję, który się nazywa Lyon. I też ma on dość sporo prowincji tutaj do odbicia. Tak, wiem, mam claimy, po co ci Reconquest Cassius Belli. A to dlatego, że Reconquest Cassius Belli generuje znacznie mniej agresywnej ekspansji, a tutaj mamy bardzo dużo sunnitów w końcu. Potrzebujemy też katolickiego sojuszu, więc czemuż by na przykład nie wziąć Normandii dla siebie, chyba że czeka Normandię wojna z Francją Żółtą, no to wtedy będzie nieciekawie, ale na ten moment raczej tak nie będzie. Postaram się też z Górną Burgundią mieć sojusz, bo ona wygrywa wojnę z Południową. Zawiązaliśmy tutaj chrześcijańskie sojusze, co zaskutkowało tym, że no widzicie, zostałem wezwany do jakiejś wojny i następnie mamy dołączyć do Imperium, więc też jest to dla mnie na propsie w tym momencie. Z Kastylią poprawiajmy relacje, bo jak tylko odbiję te terytoria, będę chciał ją integrować. Ani marchia, ani wasal, nie zależy mi na tym. Dodałem jedną kulturę do akceptowalnych, ale Basków też trzeba będzie dodać. Udało mi się jakoś uciąć 200 golda na fort w Zamorze. Tutaj go teraz stawiamy. O, zapomniałem przejrzeć tutaj formy rządów, ale widzę, że nie mamy żadnych specjalnych, więc lecimy standardowo. Jako, że wojna się coraz bardziej zbliża, a ja mam tendencję do zapominania, no to weźmy tutaj specjalny przywilej, który zwiększy mi morale podczas wojn z innowiercami. Bardzo mi na tym zależy. Przygotujmy się do rekonkwisty, bo za chwilę będziemy atakowali. No i do dzieła! No nie ukrywam, że troszeczkę się boję tej wojny, ale zobaczymy. A nuż nam się uda ją wygrać i naszym celem będzie oczywiście tutaj odbicie tej prowincji, która jest zaraz przy nas, żeby bardzo szybko się Wargol nabijał. O, to jest nasz cel! Pamiętajcie o konkursie na eneba.com, w którym wciąż do wygrania są 3 klucze do ostatniego DLC do Europy Universalis 4. Linki w opisie. Oczywiście w każdej prowincji, w której mam fort, w tym momencie odpalam local defensiveness i w sumie to jeszcze popalę te prowincje, bo w pierwszej kolejności musimy spalić to wojsko. Ile oni mają heavy? Ale myślałem, że coś tu powalczy z moim jednym okrętem. Tete, wasal, ty to tak nie szarżuj, bo to bardzo złe rozwiązanie. Lepiej mi się dąży mi do tej mojej głównej armii w sumie. Tą będziemy dosyłali, a tą będziemy się wbijali. Ha! Wygrywam! Mamy 1% przewagi. Próbujmy się tutaj na morzach, a nuż coś wygram, coś zatopię. O, patrzcie, idzie na dno i się pojawiła flota. Dobra, na chwilę biorę armię najemną, wysyłam tutaj, zobaczymy, czy uda mi się zdobyć tą fortecę, bo nie ukrywam, że jeżeli by nam się udało, to jest spora szansa, że bot Nontoper próbowałby ją odbić, więc byłoby idealnie tutaj palić jego manpower. Ja wiem, że Andaluzja toczy 2 wojny na raz, ale to jest hard, więc czemu oni nie atakują mnie? Kolejna bitwa, kolejne zatopione okręty przeciwnika, coś pójdzie do... 6 koliwi! Uciekamy! Jeden okręt za nami. Tymczasem zdobywamy fortecę. Bardzo dobrą fortecę. Gdzie jest wojsko Andaluzji? Okej, wreszcie przybyło. No to niestety wiem, że i tak nie zdobędę tych prowincji. Chociaż tutaj górskie, kurka, to zdobyć. To płaskie, więc się z tego możemy wycofać. Ja tutaj sobie postoję, fort zdobędę. Bot się we mnie nie wbija, nie wiem czemu. Minus 2 bym miał jak nic. Fort w Salamance. Chociaż niekoniecznie miałbym minus 2, ale... On naprawdę mnie nie atakuje. Stoi na moich fortecach, ale go zaraz poczyszczę. O nie! Świeczka w komentarzach dla mojej floty. Dlaczego ja to wycofałem tutaj? No, pięknie wygrywamy. Mamy też przewagę w jakości wojska. Jest... Cieszmy się, póki jest mi to dane. I kolejna bitewka. Tylko niestety, role po ich stronie. I kolejna wygrana. Naprawdę, że bot mi dał zdobyć te dwie fortece, to jest piękna sprawa. Czemu to nie był mój Wargol? No ale nasze szanse nie wyglądają zbyt dobrze. W sumie najlepiej to będzie jeszcze popalić te prowincje. I
kolejna wspaniała wygrana. Ale mają coraz lepszych generałów. Co za event! Co za event! Okej, okay, nabiłem troszeczkę Army Tradition, więc możemy rekonkwistadorów zatrudnić. Diego de la Vega, 3-6-4. Może być? W sumie lepiej go mieć niż króla. O, spryciarz chciał się zdesantować. Ile minusów tutaj dostanie? Tylko 2, szkoda. Ilu tu przeciwników już zabiłem? Wciąż za mało, ale załatwiamy kolejnych. O, Andaluzja znowu gdzieś tutaj swoje hejwi schowała. Topimy! I kolejne wielkie nasze zwycięstwo. Trochę ich tutaj zginęło. Uciekamy! Uciekamy! Wreszcie mamy żółtą Andaluzję, ale to jeszcze jesteśmy daleko od zwycięstwa. Jeszcze sporo nam brakuje, a ja tutaj chodzę i czyszczę, jak widzicie. Wojska przeciwnika wciąż wygrywam, wciąż ich czyszczę. No ale to jeszcze nie koniec. Serio? Dawać mi te white piece'y, już! I teraz chyba bitwa odcinka. Jest, dajemy, dajemy, jest! Wygraliśmy to! Chociaż, Boże, to ja już nie mam powera, jak ja mam to wygrać? No to jest chyba ten moment, w którym muszę pójść w ostro zapożyczenie się. Korupcja też jest spoko, ale to w ostateczności w sumie. Wykorzystajmy to, że mamy dużo punktów militarnych i zrolujmy tych generałów. 2 do siege'a! Okej, okay. I trochę manpowera. To już jest naprawdę smutny widok, bo się zgapiłem. Czyżby druga bitwa odcinka? Dawaj, 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 jest! A ja mam tutaj w najemnikach trójkowego z siege'em. Ja go nie wykorzystuję? O, a czemu nie rusza tej armii? Czyżby znowu bug z najemnikami? Jednak dobra, ruszyli się. Normalnie bym tego nie robił, ale przyda nam się ta przewaga w technologii. A, bitwa odcinka, kolejna! Dobra, trzeba lecieć na Wargola. Udało mi się zdobyć tutaj fortecę. Lecimy na Wargola, zdobywamy go i kończymy tą wojnę, bo... jeszcze jogurt wyjmujemy z tej wojny. Nara, mój przyjacielu. Naprawdę docna, nawet najemników wydoiłem. Nie wiem, czemu Almanesz nie mogę wziąć dla siebie, żeby tutaj dostać tą kopalnię złota. Nie wiem, nie mogę wziąć jej dla siebie. Pokazuj mi, przed chwilą mogłem, teraz nie mogę. No to bierzemy w tę fortecę. I tak weźmiemy od razu bankruta po tej wojnie, bo za chwilę pewnie nam się i tak wyświetli. Pieniądze. No mogę o nich zapomnieć, no ale zawsze zadłużymy przeciwnika na takie pieniądze, że on się już nie podniesie z tego. Nie jest tak źle. Serio? Teraz się za Andaluzję wzięli? Znaczy, no zawsze jest to na propsie, no bo mi trochę to ułatwi robotę w przyszłości. Chociaż tu nie pomyślałem, że mogę wypuścić prowincję i Aragonie próbować odbić. Chociaż mam podejrzenie, że sporo tych prowincji będzie miała Francja żółta. No ale przynajmniej jeden fort mniej do utrzymywania. Oby go nie skasowali. Zapomniałem tutaj o zakonach, że je mamy. To wszędzie, gdzie się da, będę dawał dyplomatyczne, bo jest to najbardziej opłacalne. Już prawie, prawie. W sumie to nawet nie mam tak dużej ilości buntów, jakbym się mógł spodziewać. Takie eventy to ja lubię. Nawet niedużo tego wzięli. Ale co ważniejsze, chcą sojusz. Mi tam to jest na rękę. Co prawda będę musiał z nimi stoczyć wojnę o ten region, ale to za 50 lat. Nie no, takiego następcy to ja nie chcę. Nara typie. W sumie zadłużmy się, to zdążę jeszcze albo wprowadzić technologię, albo rozwinąć. Chociaż czekajcie, może jeszcze nie. 600, minus 22, ktoś to policzy, czy ja to wprowadzę? No niestety nie, ale jak to wprowadzę, potrzebuję 550 punktów administracyjnych, czyli trochę trzeba poczekać, no to weźmiemy defensywne i za chwilę nam schodzi trus za niecałe 2 lata, a wzięcie tych dwóch pierwszych tutaj da mi troszeczkę przewagi. Chyba ktoś tu ma Peasant War'a, a nie ukrywam, dla mnie to dobrze. No już jeszcze trochę, tak niedużo mi brakuje, dawaj to. I siup, przedłużamy pożyczki. No i mamy to defensywne, dwie pierwsze rozwijamy, armia w górę, forty w górę, no i ruszamy. Myślę, że znowu zrobimy Reconquest Cassius Belli, chociaż to chyba bez sensu. Tu mamy trzy prowincje, tu dwie prowincje, a niech będzie. No i lecimy, Reconquest Cassius Belli, tym bardziej przewaga jakimś cudem po naszej stronie. Jeszcze ogłosili krucjatę na Andaluzję.
Czy ja mogę prosić o coś więcej? A co mi tam, niech wasale sobie siege'ują te prowincje. Andaluzja, jak widzicie, początek wojny i już czerwona. A mówiliście, że takie potężne państwo? Dziwicie się, że tak mi szło na live'ie? A Military Ideas of Uruka. No, nie, to pasuje. Akurat dzięki temu wziąłem sobie kolejne idee i dodatkowo Provincial War Score Cost zmniejszone o 15%. Oj, wezmę dużo. Wall Breach! No i w zasadzie lecimy na bitewkę z ostro zacofanym przeciwnikiem. Raczej powinno pójść łatwo, są na naszym forcie i też po prostu ich rozgrabiamy. Mieliśmy gigantyczną przewagę w moralach. Ja wiem, gdzie się wycofują, więc lecimy od razu na tą fortecę. Bo gdzieś, chociaż, nie, no gdzieś tutaj może się wycofają, może tutaj. No nie aż tak daleko i w stack wipe. I lecimy drugiego stack wipe'a. Powiem, że nie spodziewałem się, że mi tak łatwo pójdzie z Andaluzją, ale chyba mieliśmy ogólnie sporego fuksa. Dajcie mi prestiż, że zawsze na propsie. No i kończymy tą wojnę w ten sposób. Wiem, sporo agresywnej ekspansji mimo wszystko nadal będziemy mieli, ale jest to do przeżycia. Ważne, że przecięliśmy ich w pół, mamy kopalnię złota. Stolicę zdobędziemy następnym razem w kolejnej wojnie. Zdobyliśmy kolejne włości potrzebne do misji. O, Size Leon. Tutaj to bym miał jeszcze. No nic, trudno. Następnym razem. LOL, jestem Great Powerem już. Myślę, że w najbliższym czasie i tak nie będziemy wojen toczyli. Realnie, więc możemy zbierać ten nasz manpower. Tym razem trochę tych buntów jednak już mamy. Nawracaj się, moje złotko, nawracaj się. Potrzebuję tutaj tego złota. W sumie to jak się tak zastanawiam, to normalnie jakbym grał, to raczej bym się zmieniał na sunizm. Tutaj mamy bardzo dużo prowincji sunnickich, które możemy zdobyć. Sunizm jest naprawdę mocną religią. Czemu nie? A pożyczki rosną, rosną nam. Jak i inflacja też nam rośnie. W sumie kulturę andaluzyjską dajmy do akceptowalnych, czemużby nie? Ej, czemu po dołączeniu do Holy Roman Empire moja ranga nie została obniżona do księstwa? What the fuck? Z ciekawości, może będą na mnie głosowali? Zobaczcie, tak bardzo słabo popierają tych swoich kandydatów. Jest, nawróciłem tą prowincję wreszcie! No to def! I lecimy! Palmy to! Wiii, więcej złota, więcej! O, nie ma? Więcej! Tyle złota to ja lubię! W sumie weźmy tutaj Diplomatic Reputation od papieża. Doradcę plus jeden. Czemużby nie? Ktoś tu na mnie głosuje. I w sumie z tego co widzę, Missionary Strength też mamy tutaj plus dwa. Następnie Goose Produce Modifier, a za wszystko National Manpower. Okej, okay. A tutaj dodatkowy dyplomata, też nam się to przyda w sumie. O, te Morawy! Co one tu podbiły? Przez nie spadam z pozycji Great Powera. Punkty skapowane. I punkty wydane, dwie technologie na raz, uwielbiam to. 27 lat, to ja trochę tutaj poczekam na zmianę władzy. No to troszeczkę lat minęło, 94 rok, przez ten czas praktycznie tylko spłacałem pożyczki. No, czeka nas teraz kolejna wojna z Andaluzją Show. O, a no tak, przecież heretycy! I wzywamy kraje do pomocy tutaj. Lecimy, nad się nie zastanawiam co i jak. Oczywiście musimy w tej prowincji włączyć defensiveness, bo Tlemcen może przyjść i dostać w pierdziel na tej cieśninie. Kurde, ta Francja robi się coraz większa, a ja będę musiał z nią walczyć. Zdecydowanie agresywna ekspansja, to będzie must have. Przecież mnie się force limit zwiększył, a ja totalnie o tym zapomniałem. Dobra, dorekrutowałem troszeczkę wojska, nie wiem jakim cudem tak szybko mi padły forty na północy, więc teraz musimy stoczyć parę bitewek, żeby odbić te pozycje. No ale chyba damy radę bez większego problemu pokonać przeciwnika z tego co widzę. No tylko trzeba podbijać nasze forty. Siege'ujemy. W sumie na kolejną wojnę to ja muszę mieć jakieś galery, żeby przejść do Tlemcenu na przykład i brać od niego pieniądze. Kiedy widzę minus 7 inkołu, nie zgrzytam, nie płaczę. Cieszę się, bo Andaluzją te pożyczki spłacę. Poleciały stack wipe'y wojska andaluzyjskiego. Padł ostatni fort, więc w zasadzie już wygraliśmy. Czas trochę poplądrować prowincję, bo już wszystko okupujemy, wojska zmniejszone na minimum. A nie w których prowincjach wciąż pełne kufry. 2,80, ale zawsze coś. O, już mogę wyjąć te kraje z wojny.
jak fajnie, zaatakowały, zostali przez kogoś zaatakowane, ale nie ukrywam, nie zależy mi na tym. Tlemcen jeszcze. Dobra, tym razem mało ziemi, dużo pieniędzy, wysyłamy i kończymy na tym wojnę. Sporo pożyczek spłaconych, w sumie to jak tylko pozbędziemy się rebeliantów, to może jeszcze, o, w sumie schodzą z mojego terytorium, to sprzedam ziemi, może spłacę resztę pożyczek. Przyjąłem większość teraz też trade centrów, został tylko jeden, jedyny w Andaluzji. A jak widzicie, te prowincje też były sporo warte. Jedna ostatnia pożyczka. I 14% inflacji. Wreszcie, ani jednej pożyczki. Dobra, zjedzmy wasali. A nuż uda się ich zjeść, zanim zemrze ten cesarz i odzyskam diplomatic reputation. W sumie pójdziemy w dyplomatyczne, one są dużo mocniejsze, żeby zostać cesarzem. A potem zobaczymy, może drugie wezmę właśnie imperialne. Nie no, Francja chyba chce mnie wkurzyć. Próbuję zdobyć te wyspy. Tymczasem nasz income staje się już naprawdę potężny. Jest! Jesteśmy! Jesteśmy! Imperator! Czekajcie, ja jestem? Ja jestem. Naraz będę sojuszniku. Inflacji się właśnie pozbyłem. Najfajniejszy w byciu cesarzem to ten dodatkowy manpower. Coś czuję, że za parę lat go spalę. Kastylia zjedzona. Reformacja, protestantyzm. Trochę się to rozchodzi. W sumie zagrałbym w tym chrę i zobaczył, jak je się reformuje. Czas na kolejną wojnę z Andaluzją i to taką już jedną z ostatnich. What the fuck? Czemu Sycylia się wbiła w nich? Idźcie stąd w cholerę! Aha, Maroko, Sycylia i Dierit. Nie zauważyłem tej wojny. No to trochę prowincji przejęliśmy znowu. A dobra, jeszcze sporo tych wojen nam zostało. Możemy wykonać dalsze misje. Size Lyon, Conquer Aragon. No i w sumie czemu nie? Skoro już mamy większość prowincji potrzebnych, no to czas zaatakować naszego byłego sojusznika. Nikt nam nie pomoże, a po ich stronie stanie o dziwo Sycylia. W sumie to ja popalę te prowincje, póki tutaj jestem. Mam dość ganiania przeciwnika. No, wojna na razie przebiega dość sprawnie. Biegam pomiędzy fortami, czyszczę wojska przeciwnika. Za chwilę Sycylia powinna mi wyjść z tej wojny. A potem trzeba poprawić z nimi relacje. I kolejna bitwa, naprawdę kolejna bitwa, którą po prostu wygramy bez większego problemu. No bo wystarczy tylko dosłać trochę wojska, żeby podnieść morale, przeciwnik się wycofuje. Coś AI szału nie robi. I kolejna bitewka. Bum, 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 bum. I kolejna, ale przeciwnik ponosi gigantyczne straty. Bo Lukas się skapnął, że warto dorobić armaty. A w międzyczasie sobie poczekamy na rozwinięcie dyplomatycznych idei. Przeciwnik jest już wykończony, więc w zasadzie możemy już przejść do ofensywy. Nie ma wojska za dużo. Tymczasem nasze armie wdzierają się coraz bardziej na terytorium żółtej Francji. Aż po sam Paryż. Bardzo szybko. W Sycylii mówimy papa, a od Francji bierzemy wszystko co potrzebuje. Kasujemy ich sojusz z Sycylią, żeby samemu go zawrzeć. I bierzemy mnóstwo pieniędzy. Chociaż nie wiem, czy to spłaci moje zadłużenie po tej wojnie. Nie no, spłaciłbym się. Ale najpierw instytucja. No i wreszcie możemy utworzyć Iberię. Co powoduje, że możemy przyjąć nowe tradycje i ambicje, a których jestem ciekaw. Iberia ma jakiś taki łososiowy kolor. A idee, morale, artillery fire, dyscyplina, okej. Agresywna ekspansja, misjonary strength, kolonista, silniejsza flota, koloniści, reszta taka sobie. To tutaj bym się mocno zastanawiał. Wydaje mi się, że do podbojów, masowych podbojów, asturiańskie są lepsze idee. Nie wiem, co wymyślicie, ale dajcie znać w komentarzach.